Krzysztof Kamil-Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. W tym roku obchodzimy 95. rocznicę jego urodzin. Baczyński to polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, podchartmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Oddajemy mu cześć, recytując jego poezję i uczestnicząc w dzisiejszym spotkaniu. W konkursie recytatorskim udział wezmą uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Antonina Kośmider, Julia Gorba, Borys Chudziński, Natalia Bosa, Oliwia Jaszczur, Marianna Kośmider, Maria Zakrzewska, Martyna Ratajczak, Julia Pisarska. Recytujących oceniać będzie komisja w składzie pani Anna Burkowska, pani Katarzyna Wrzesińska oraz pan dyrektor Marek Pawłukiewicz. Brawo! Krzysztof Kamil Baczyński, Kołysanka. Nie bój się nocy. Ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony w niedostrzegalnych, mrocznych muzykach. W przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypiąc wśród blasku wznoszą się białe, modre, różowe. Wznoszą się w lejach żółtego piasku, w chmurach rzeźbione unoszą głowy. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc, tobą się staną. Nie bój się nocy. To ja nią wiodę ten strumień żywy przeobrażenia, duchy świecące. Przemierzyłeś po omacku najstychliwszy z ludzkich dróg i wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwiękach minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Szata cieni z ramion wagonu opadła. Światło białą żałobą zalało mi oczy. Żółty blask rozświejnych latarń krzyczał ostrzem i po krawędziach przedmiotów potokiem się toczył. Ściskam lęk stopiony w zaciśniętym pięściach, lekko brudny, męczący pulsem w nieustannie. I chwytam chwilę wydzierane szczęścia. Łukam bezustnie, zmiażdżony tym rozstaniem ranny. I świstem zbudzone, zerwane do ruchu, koła po szynach zaczynały szczekać. Koniec. Gdzieś tylko cień się czarny plącze zagubionego wśród nocy człowieka. Ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony w niedostrzegalnych, mrocznych muzykach. W przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypiąc wśród blasku, wznoszą się białe, modre, różowe. Wznoszą się w lejach żółtego piasku, w chmurach rzeźbione unoszą głowy. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc, tobą się staną. Nie bój się nocy, to ja nią wiodę ten strumień żywy przeobrażenia. Duchy świecące, zwierząt pochody, które zaklinam kształtów imieniem. Ułóż wezbrane oczy w kołysce, ciało na skrzydłach jasnych demonów. Wtedy przypłyniesz we mnie jak listek opadły w ciepły tygrysi pomór. Dziękuję. Krzysztof Kamil Baczyński był bardzo związany ze swoją rodziną. Ojciec poety, Stanisław, był znanym krytykiem literackim i publicystą. Matka, Stefania z Zieleńczyków, była autorką książek dla dzieci i młodzieży oraz podręczników szkolnych. Otaczała ona swego syna czułą opieką i troszczyła się o jego zdrowie.
Krzysztof od dziecka chorował na astmę. W 1933 roku Baczyński rozpoczął naukę w pierwszym państwowym gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Do tej samej szkoły chodzili bohaterowie Kamieni na Szaniec, Alek, Zośka i Rudy. Szkoła ta cieszyła się bardzo dobrą opinią. Pozwolę sobie zacytować Kamińskiego, kiedy wypowiadał się na jej temat. Istniała w Warszawie szkoła. Dobra szkoła. W stolicy nie brak było doskonałych szkół. I ta była właśnie jedną z nich. W szkole tej pracował właściwy zespół nauczycielski. Gdy piszemy właściwy nauczyciel, mamy na myśli człowieka, który posiada umiejętność zachęcania i wdrażania uczniów do samokształcenia. Tę właśnie umiejętność miała większość nauczycieli gimnazjum imienia króla Stefana Batorego. Krzysztof wyróżniał się zdolnościami literackimi i plastycznymi. Był redaktorem działu satyrycznego klasowego pisemka. Pisał satyryczne wierszyki oraz tłumaczył na język polski wiersze poetów francuskich. Po zdaniu matury w maju 1939 roku spędził ostatnie wakacje w Bukownie Tatrzańskiej. Przebywając tam, dowiedział się o śmierci swojego ojca. Kiedy wybuchła wojna, Krzysztof Kamil Baczyński przebywał w Warszawie. W 1940 roku Baczyński poznał poetę i tłumacza Jerzego Kamila Weinterauba, który wywarł duży wpływ na wczesną poezję Baczyńskiego. W sierpniu 1941 roku przygotował poeta swój pierwszy zeszyt z poematem Serce jak obłok, który zadedykował swojej matce. 4 grudnia tego samego roku poznał Barbarę Drabczyńską, swoją przyszłą żonę. Spotkanie miało miejsce w domu profesora Henryka Chiża, który wykładał logikę na tajnych kompletach. W 1942 roku w wydawnictwie konspiracyjnym ukazały się wiersze wybrane poety. Utwory te zostały bardzo dobrze przyjęte przez podziemne środowisko literackie. Wielkanoc 1942 roku spędził poeta w stawisku pod Warszawą, w posiadłości Jarosława Iwaszkiewicza, przebywając tam dwukrotnie, a pisał kilka wierszy. No i największe wrażenie zrobiła na nas recytacja Martyny Ratajczak. Dziękuję. Matko, czy są gdzieś jeszcze te ciche godziny snów o sławie, zwycięstwie i życiu bez klęsce? Marzone i zaklęte, z Bogiem, sławą, synem. Matko, czy są gdzieś jeszcze te jasne godziny? Godziny zgonów, życia podeptane butem, rozbite na minuty i sekundy bólu, w ostrza broni i walki potrzebą przekute, ciążące z krokiem naprzód ołowianą kulą. Były dni rozpalone szczęściem niezmierzonym. Były dni zachlapane błotem lilie białe. Były dni jak perłami usiane korony. Były dni ciche, smutne, nijakie, nieśmiałe. Ty zawsze jesteś we mnie. Trwasz we mnie krwiopłynem i trwasz nieziemsko. A jednak nadczasowo. Jak Chrystus cudze przyjmująca winy i cudze krzyże niosąca nad głową, nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna. Nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach. Miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna i jedyna, wzajemna, bez rany poznana. Dziękuję.